pełnię miłosierdzia. Ty swoje serce i myśli zatopić Bożym miłosierdziem. By je rozważać, by stanąć w tym wyjątkowym momencie konania Boga człowieka na krzyżu za każdego z nas. I poszukać tam swego miejsca. Ten, który czynił cuda, karmił głodny, uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych. Ten, który powiedział o sobie, kto z was powiedzie mi grzech. Konał osamotnienie. Opuścili go wszyscy. Nawet jego uczniowie. Pozostała zgraja złoczyńców. Pytała finału. Pod krzyżem nadstawi zbudowany. Panie Jezu, co się działo 2000 lat temu. Ale czy dziś jest inaczej? Jak też często doświadczasz bólu i cierpienia, strady już nie sprzed 2000 lat, ale nas, żyjących w Chrystusowym Kościele, zakorzenionym w nim przez sakrament chrztu. Jakżeż często i my zapominamy o Tobie, o Twoim wielkim dobrodziejstwie. Jakżeż często ważniejsze dla nas są sprawy dnia codziennego, aniżeli Twoja zbawcza śmierć na szubienicy krzyża, abym mógł żyć. Żyć wiecznie w zjednoczeniu z Bogiem. Jakżeż często człowiek współczesny, zafascynowany zdobyczami świata, technik, zapomina o potrzebie zaufania Tobie, powierzenia swojej codzienności Bogu. Jesteśmy świadkami coraz częstszego rugowania Boga, Bożych przykazań z życia już nie tylko społecznego, ale rodzinnego, życia na co dzień. Coraz częściej przeszkadzają symbole wiary. Twój zbawczy krzyż. Dlatego świadomi zagrożeń przychodzimy w tym wyjątkowym dniu, aby jeszcze raz patrzeni w Twoją Matkę i umiłowanego Jana, ucznia, stanąć przy Tobą do końca życia. Chcemy prosić o Twoje miłosierdzie dla każdego z nas, za wszelkiego rodzaju zdrady i niedochowania wierności, za wstyd naszej wiary, za to, że może zbyt mało czynimy, aby tę wiarę nieskażoną przekazać młodemu pokoleniu. Świadomi zagrożeń stajemy, aby prosić o męstwo wiary w tym kończącym się roku wiary, abyśmy zawsze byli wpatrzeni w Ciebie, który jesteś drogą, prawdą i życiem. Przychodzimy w tym szczególnym momencie, kiedy w dniu wczorajszym Parlament Polski w większości ludzi ochrzczonych niestety opowiedział się za śmiercią, a nie cywilizacją miłości i życia. Jest to tym bardziej bolesne, że ostatnia statystyka przewodzi
nas wybrani, nas reprezentujący, opowiedzieli się za cywilizacją śmierci, pozbawiając prawa do życia osoby w łonie matki, wierzyli na 100% dziś nawet nowoczesna technika nie jest bezbłędna w tym względzie, nie jest w stanie powiedzieć, czy rzeczywiście pod sercem matki jest uszkodzony, czy też nie. Niestety opowiedziano się za śmiercią, za pozbawieniem możliwości życia tych ludzi. Tylko dlatego, że prawdopodobnie mogą być ciężarem swoich rodziców i społeczeństwa. Panie Jezu, chcemy błagać o opamiętanie dla wszystkich naszych rodaków, ale przede wszystkim dla przywódców naszego kraju, aby się opamiętali, aby uświadomili sobie, że władza dziś jest i której nie ma, a na pewno każdy z nich stanie przed Tobą sprawiedliwym sędzią, gdzie przede wszystkim będzie rozliczał sprawa miłości do drugiego człowieka. A podstawowym prawem miłości jest prawo do życia, bo inne nie jest potrzebne, jeżeli nie pozwoli się żyć człowiekowi. Dlatego prosimy, niech zjednoczony w modlitwie skarbliwej naród polski prosi o ratunek i pomoc Twoim miłosierdziem dla wszystkich, zarówno rządzonych, jak i rządzących, aby nigdy nie podnoszono ręki na to, co święte, na to, co wieczne. Z Bogiem wielu bojowało, ale nikt nie wygrał. Oni muszą sobie uświadomić, że przyjdzie ich kres i bolesne opamiętanie, ale za prośbę, aby nie zabrakło nam konsekwencji w naszym codziennym życiu. Abyśmy żyli tak, jak wierzymy i wierzyli tak, jak postępujemy. Polecajmy w szczególny sposób wszystkich chorych i cierpiących. Polecajmy sprawy Kościoła powszechnego, sprawy Ojca Świętego Franciszka, sprawy Kościoła w Polsce i Piesłowarza. Mówimy się o łaskę zdrowia dla naszego biskupa Stefana. Prośmy o łaskę opamiętania dla wszystkich błądzących, zagubionych, aby dzięki Twemu miłosierdziu mogli powrócić w ramiona kochającego Ojca. Módlmy się za wszystkich, którzy od nas odeszli, którzy dziś, może tak jak w jutrzejszej Ewangelii bogacz, proszą o łaskę miłosierdzia, bo sami sobie pomóc nie mogą. Pamiętajmy, bo to jest nasz obowiązek, święta i zbawienna i rzecz modlić się za umarłych, aby byli od grzechów rozwiązani. Módlmy się za tych, którzy jeszcze w dniu dzisiejszym zakończą bieg swego życia, aby zakończyli go w radości, optymizmie, a nie w lęku i bojaźni, aby byli dobrze przygotowani na spotkanie z Bogiem, który jest odwieczną miłością. W tych intencjach chcemy modlić się gorączką do Bożego miłosierdzia. Ojca i Syna i Ducha Świętego, Ojcze nasz, któryś jest, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Prowadź, Maryjo, łaski pełna Pańskową, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, z Marii Panny, umęczą pod Pontyuszem Piłatem, ukrzyżowan w Walii pod Drzewiem, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, Całego świata, dla Jego wolę.
Wszechmogący Ojciec i Syn
nasze plany i nadzieje. Coś niby czy raz po raz, tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas. Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat. Jezu, ufam Tobie, choćby wątpił świat. Strzeż mnie, dobry Jezu, jak własności swej i w opiece czułej duszę moją miej. Ufność, miłosierdzie Boże, zapewnienie daje nam, że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam. Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat. Jezu, ufam Tobie, choćby wątpił świat. Strzeżnie, dobry Jezu, jak własności swej w opiece czułej duszę moją miej. W trudnych chwilach mego życia nie rozpaczaj, nie rozpaczaj.